Witam w kolejnym unboxingu, czyli rozrywaniu paczki na oczach publiczności. Dziś dokonam tego czynu na paczce z największego specjalistycznego sklepu akwarystyczny 24. Jak widać na załączonym obrazku, niewprawnego unboxingu próbował dokonać wcześniej pan kurier. Być może nie wiedział, że paczkę należy otworzyć ostrym nożem. I dlatego próbował otworzyć ją lodówką, którą na niej postawił. Generalnie należy go za to pochwalić, że umiał wcelować w naklejkę nie rzucać, jak i za to, że zgodnie z ostrzeżeniem nie rzucił paczki, a jedynie ją zgniótł, tworząc atrakcyjną harmonikę. No, pora otworzyć bramy i pokazać, co tu mamy. A mamy tu wizytówkę sklepu akwarystyczny 24 ze wszelkimi danymi namiarowymi i pewną liczbę folderów reklamowych, których nie będę Wam prezentował. Dochodzimy w końcu do głównej zawartości pudełka, którego nie udało się zniszczyć panu kurierowi. Zawartość stanowią cztery pojemniki o zarąbistej szacie graficznej. Pierwszy pojemnik to Cloudy Treatment firmy Azu Plus. Drugi tej samej firmy to Supreme BioGuard. Trzeci pojemnik też firmy Azu Plus to Triple Blackwater. No i na końcu ostatni pojemniczek o wdzięcznej nazwie AquaGuard Plus. Tak więc otrzymałem do testów cztery środki akwarystyczne jednej firmy. Każdy pojemnik ma 250 ml pojemności, każda nakrętka mieści 20 ml płynu, a jej wewnętrzny kubeczek 5 ml. Łatwo więc odmierzyć konkretną porcję specyfiku, jak i po jego wyczerpaniu używać nakrętki, podając babci leki nasercowe. Azu Plus Cloudy Treatment to jest płyn do klarowania wody. Przeczytam za producentem właściwości. Szybko klaruje wodę w nowych akwariach, natychmiast wytrąca widoczne zawiesiny w dojrzałych akwariach do formy osadu, który jest łatwy do usunięcia poprzez filtry. Zawiera specjalną formułę ochronną dla ryb. Osad po użyciu Azu Plus Cloudy Treatment może być rozłożony przez działanie bakterii. Azu Plus Supreme BioGuard. Fenomenalna zdolność rozkładu. Supreme BioGuard został specjalnie opracowany z wybranych nowych, wysokoaktywnych szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych o optymalnej zdolności rozkładu w celu rozwiązania problemów niezadowalającej jakości wody i brzydkiego zapachu w akwarium. Zastosowanie najnowszej biotechnologii zapewnia idealny mechanizm ochronny dla ryb i systemów filtrujących w akwarium. Skutecznie i szybko rozkłada związki organiczne będące pożywką glonów i szkodliwe związki jak amonia, gazotyny, azotany i siarkowodór. Gwarantujemy, że każdy mililitr zawiera 1 miliard bakterii, które pozostają w pełni aktywne dla najlepszych wyników działania w akwarium słodkowodnym. Potwierdzam, znam osobiście członków komisji, którzy policzyli te bakterie. AquaGuard Plus. AquaGuard Plus zawiera wiele specjalnych substancji organicznych, które wzmacniają zdolność buforowania pH w akwarium. Natychmiast przekształca wodę wodociągową w zdrowe i naturalne środowisko wodne dla ryb tropikalnych. Błyskawicznie eliminuje amoniak, chloraminę w akwarium. Natychmiast neutralizuje chlor i metale ciężkie z wody kranowej. Zawiera naturalne, dobroczynne składniki, które hamują wzrost patogenów i chronią błonę śluzową ryb. Zawiera bogaty kompleks witaminy B, który pomaga złagodzić stres ryb, wzmacnia system odpornościowy i metabolizm ryb. No i ostatni specyfik. Azu Plus Triple Black Water. Podaję za producentem, jest to środek, który odtwarza najbardziej naturalny biotop czarnych wód Amazonii. Udoskonalona formuła, 3 razy bardziej skoncentrowana niż wcześniej. Zawiera naturalne ekstrakty, kwasy humusowe, taninę, mikroelementy, witaminy, kwasy fulwowe i inne, a także wyciąg z torfu i liści migdałecznika. Natychmiast przekształca wodę wodociągową w czarną wodę Amazonii.
Skutecznie zmniejsza stres ryb i poprawia wybarwienie, hamuje rozwój patogenów i znacząco wzmacnia odporność ryb przeciw chorobom. Tworzy naturalne środowisko czarnych wód w akwarium. Skutecznie poprawia rozmnażanie i wskaźnik wylęgu u dyskowców i pielęgniczek. Hamuje wzrost glonów. Poprawia wzrost roślin wodnych. I na koniec jeszcze jeden rzut okiem na wszystkie produkty przesłane przez sklep akwarystyczny 24.